Cześć, siema, z tej strony Goldzer i witam was bardzo serdecznie w 28 odcinku Paczkami Pochwały. Nim zaczniemy, chciałbym wam bardzo mocno podziękować za odzew, jaki daliście mi pod poprzednim odcinkiem, pod 27 odcinkiem Paczkami Pochwały. Jak widzieliście przed chwilą na ekranie, 129 łapek w górę. To jest naprawdę coś, to jest coś i mogę was tylko prosić, żebyście chociaż w podobny sposób zostawiali swój ślad pod każdym moim filmem, jeśli wam się podobał oczywiście, bo nie chcę tutaj żadnych fałszywych łapek w górę. Jeśli wam się po prostu film podoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę, bo ona naprawdę mocno motywuje. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak jedno wasze kliknięcie może zmotywować waszego youtubera do dalszej pracy nad filmikami. To jest coś, czego się nie da wytłumaczyć, jeśli sami nie nagrywacie. Ale uwierzcie, że to naprawdę pomaga. I no i jeszcze raz, mam nadzieję, że to nie taki ostatni raz. Bo myślę, że większość moich odcinków jest takich samych, na tym samym poziomie, więc czemu byście mieli na przykład pod tym filmem mieć tylko 30 łapek, a pod tamtym 130? Myślę, że tam nie było nic takiego specjalnego, co by spowodowało te 130 łapek, a jednak je zdobyliście, więc mnie to zastanawia i no i zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. Koniec z tym już gadaniem. Otwarłem na początku tego odcinka paczkę, w której nikt ciekawy. Teraz gramy pierwsze spotkanie. Wellington w 8 minucie strzela bramkę. Gość ma skład z Bundesligi. Bardzo fajny zresztą. W 11 minucie no fatalny błąd tutaj Lucasa Mendesa i Gündogan doprowadza do remisu. Ogólnie ten ziomek był całkiem dobry. Nie można mu tego odmówić, ale to, co się działo w tym meczu, to jest po prostu jeden wielki żart. Tutaj 17 minuta i bardzo ładne zatrzymanie piłki przez Wellingtona, czym zmylił tutaj trzech obrońców. Zostawił sobie wolny korytarz i skierował piłkę do siatki na 2-1. W 37 minucie fatalny błąd popełnia Schmelzer. Danilo Diaz to oczywiście wykorzystał i mamy 3-1, a więc już to wygląda naprawdę dobrze. W 69 minucie Victor Alvarez spróbował swoich sił z daleka, no i proszę was, która to już poprzeczka po takim dalekim strzale? No, ja już tego nie liczę, ale przynajmniej 10. Naprawdę nie mam szczęścia do tych longshotów w FIFA 14, a naprawdę przydałoby się, żeby jakiś taki jeden siadł, bo no, strzelał to lewy obrońca, Matko Boska, i czemu to była poprzeczka, to ja nie mam pojęcia. No ale cóż, żyjemy dalej i przechodzimy do drugiego spotkania, które rozegramy tym razem składem z BPL. A więc tym najmocniejszym składem, przynajmniej na papierze, ale w sumie też najmocniejszym. Ja to mogę potwierdzić, że najlepiej mi się nim gra. No i naszym drugim przeciwnikiem jest jakiś, chyba, zaraz zresztą zobaczymy kto. 82 ocena ogólna, FRA, czyli czyżby skład z Ligi Francuskiej albo francuskiej? Absolutnie nie. Skład brazylijski z Danielem, z Thiago Silvą, z Hulkiem, z Pato, więc całkiem okej drużyna i z pewnością nie było tutaj łatwo, ale w 17 minucie to my wyprowadzamy kontratak, prostopadła piłka do Darena Benta, ten schodzi do środka, podaje do Luisa Holbiego, a Luis Holbi w takich sytuacjach się po prostu nie myli i od 18 minuty prowadziliśmy 1-0. W minucie 23 piłka do Benteke, ten tutaj oczywiście robi wszystko, żeby mu tej piłki nie odebrać i no i tylko faulem tutaj mogli mu tę piłkę odebrać. Mamy więc rzut wolny, do którego podejdzie Pablo Zabaleta, więc nasz prawy obrońca, który ma całkiem dobre statystyki, jeśli chodzi o celność strzału, więc zdecydowałem się na użycie właśnie jego osoby. No i zobaczymy, czy z 30 metrów nasz prawy obrońca coś zdziała. Bardzo ładne uderzenie, ale kolejna poprzeczka. Fuck my life. Minuta 45, jedna z nielicznych akcji przeciwnika, Marcelo. Brak komentarza na to, co zrobił tutaj Marcelo. Bardzo ładne techniczne uderzenie zza szesnastki. No i było 1-1. Minuta 64, Christian Benteke wziął się do roboty. Ładna tutaj kompilacja zwodów i Marcelo, a więc ten, który uradował przeciwnika pod koniec pierwszej połowy, teraz doprowadza do jedenastki. No i do rzutu karnego podejdzie sam poszkodowany, ewidentny karny, tak poza tym. No i do, tak jak już mówiłem, do jedenastki podejdzie sam poszkodowany Christian Benteke. No i czy zdobędzie kolejną bramkę dla naszego klubu, przekonamy się już za lada chwilę. No niestety trafia w słupek i jeszcze tutaj myślałem, że dobije to Holbim, ale Benteke postanowił więc tą piłkę. 72 minuta, Flamini, ale znowu nie dał rady
pokonać golkipera. No i już jedna z ostatnich akcji, 83 minuta, byłem bardzo zły, że nie wykorzystałem tego karnego, bo mecz się tutaj nie układał, a gdybym wykorzystał ten karny, to oczywiście byśmy prowadzili, ale mamy kontratak, 84 minuta i Luis Holby z szczupakiem kompletuje swoją drugą bramkę w tym spotkaniu, a zarazem daje nam, jak się później okazało, 3 punkty, naprawdę bardzo dobry mecz Niemca. No i cóż, wystarczy mu tylko pogratulować, bo naprawdę fajnie się gra tym ziomkiem i zdobywamy kolejne 3 punkty w lidze czwartej. Mamy tych punktów już 9, coraz lepiej to wygląda i przechodzimy do trzeciego spotkania, które rozegramy tym razem składem brazylijskim. No i tutaj się wymieniam, raz brazylijski, raz angielski, no żaden z innych składów nie jest na tyle dobry, żeby mu zaufać. No chyba, że spróbuję jeszcze w którymś tam odcinku składem Serie A, ale naprawdę on jest słaby, bo tam nie ma nikogo dobrego w ataku, jedynie Chiellini tam się wyróżnia, ale przechodzimy już do trzeciego spotkania. Naszym przeciwnikiem, fan Arsenalu, niewątpliwie, bo prawie cały skład Arsenalu oprócz bramkarza, czyli tam jest De Gea z Manchester United i prawego skrzydłowego, gdzie jest Eric Lamela. No i przechodzimy już do tego spotkania, minuta 7, Wellington szaleje, podaje do Danilo i nasz środkowy pomocnik ofensywny zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Od 8 minuty prowadziliśmy 1-0, minuta 12, fantastyczny przerzut do Danilo Diasa, ten od razu do Wellitona, ten strzela i tutaj fatalne zachowanie Bakariego Sani, który wystawił po prostu tam piłkę Romulo i ten drugi podwyższył na 2-0. Minuta 22, Wellington, bardzo dużo miejsca, więc uderza, no i De Gea nie daje rady, jest już 3-0, naprawdę wszystko układało się znakomicie. W 27 minucie jednak bardzo ładną bramkę zdobył nasz przeciwnik Erikiem Lamelą w samo okienko, no i zmniejszył tym samym straty do 3-1, ale już na nic więcej mu nie pozwalałem, a w 53 minucie, w zasadzie 54, Danilo podwyższył na 4-1 i w tym też momencie przeciwnik miał dość, wyszedł z tego spotkania, zdobyliśmy kolejne 3 punkty, mamy już ich łącznie 12, więc jest bardzo blisko awansu, no i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach ten awans uda się zdobyć, bo oczywiście celujemy w Ligę Pierwszą i chcę to zrobić jak najszybciej. W tym odcinku byłoby już to na tyle, jeszcze raz dziękuję za odzew pod poprzednim odcinkiem, mówił Goldzor, pa pa!